Tutaj jest poważny stream populistyczny dla 30-letnich chłopów z kredytami, problemami. Jest, muszę, wiesz, terapia, potrzebuję pomocy. Czy biegałeś ze Speedem, jak był w Krakowie? Ja biegałem ze Speedem, mordko. Polska jest najważniejsza. Odpaliłem się tylko, żeby wam się pokazać, żeby się z wami przywitać. Włosy złociste pięknie wyglądają. Dziękuję ci serdecznie. Specjalnie dla ciebie dzisiaj ta fryzurka. Gdzie skrzynki w info? Czekam, stary. Nie, no wiesz, ja mam wakacje, ja mam urlop. Dopiero od września zaczynam wszystkie rzeczy, pracę i tak dalej. Bo wiem, że ciężko mi zaufać, ja nawet sam sobie kurwa nie ufam, ale naprawdę wakacje spędzam przy komputerze. Czerwiec, lipiec, sierpień po prostu nakurwiam streamy, siedzę, gram w ligę, 200 osób, tak będę siedział i będę miał wyjebane. Ja mam teraz, wiesz, chill out. Tu jakiegoś lajfika zrobię, tutaj się na rowerku przejadę. Tak jak powiedziałem wam, w sumie co każdą transmisję, do września około 6-7 chcę mogę ciupać, grać, mieć wypierdolone. Więc skrzynki i do pracy człowiek wróci od września. Czy naprawdę wypiłeś wczoraj 4 Red Bulle? Nie, wczoraj nie wypiłem. Ja tak pierdolę, wiesz, zawsze tak samo mówię, że idę kurwa lizać dziwką dupę. No gdzie, no kurwa, popatrz na mnie. Ale mam takiego jednego zioma, co tak na tym rowerze napierdala pod górkę i kurwa, aż mnie... No mnie morduje na tym rowerze, ale za to mu serdecznie dziękuję. I pod koniec trasy, jakieś 20 km przed Krakowem, padł mi telefon. No i ziomale już pojechali trochę dalej i odbili na Wieliczkę takim bardziej rowerowym szlakiem. A ja pojechałem takim bardziej samochodowym szlakiem. No myślałem, że sobie w łeb pierdolny z pistoletu na wodę. No i wiecie, biorę telefon, tak gdzie oni są, kurwa? Patrzę rozładowany, co się, kurwa, dobra, no dojedziemy. I tylko jednego się bałem, żeby nie szukali mnie, żeby się nie... Bo wczoraj było bardzo gorąco, 35 stopni, rower, wiesz, ja też, kurwa, amator rowerowy. I bałem się, że pomyślą sobie, że nie wiem, że zasłabłem na tym rowerze czy coś i zaczną mnie szukać. Ale na szczęście skumali, że po prostu mi telefon padł. Cześć, Logan. No i wiesz, wracam do tego Krakowa, jestem już tam 10-15 kilosów, a kupię sobie Red Bullka i picie, żeby się dojechać jeszcze do domu elegancko, wchodzę do sklepu, już sobie wszystko ustawiam i tylko mi miś przez głowę przeleciała. Przecież kurwa, ty nie masz telefonu. Ładny masz ten rowerek w kolorach. Siema, Olsza kumpel, witam serdecznie. No i co? I z tak zwaną zupą musiałem jechać, czyli wiecie, resztki w bidonie mega gorące. I tą zupkę pomidorową sobie pijesz. No i tak było, ale super wycieczka oczywiście, to tak brzmi jakbym narzekał, ale to są, wiesz, to na rowerze jest tak, że narzekasz podczas jazdy, a jak już zrobisz tą trasę, to jesteś w niebo wzięty, jakbyś coś kurwa osiągnął w tym życiu. Nos ci zbrzydł jakoś, ładniejszy był wcześniej. Nie, to może być po prostu twoja jakaś obiekcja, twoja jakaś naniesiona myśl na głowę i zaburza to twój obraz, przyjacielu. Jutro wejdziesz, będziesz inaczej to przyjacielu widział. Prezentacja roweru, no, widzieliście go, zapraszam na jego Instagrama, wczoraj kupiłem sobie nowe rzeczy na rower. Ogólnie dążę do kolarskiej sylwetki, spodobało mi się to kolarstwo już na mega. I teraz jakby imponuje mi mieć takie mega szczupłej sylwetki. Na razie nic za mnie pokazuje, chowam się pod tym białym spaconym t-shircikiem. Ale zajawiłem się w ogóle na kolarstwo tak mega. Zobaczcie, jakie już nóżki ma Platini, ale są tutaj dość zielone, wiesz o co chodzi? No ale już coraz bardziej chudziutkie, kochani. Taki rumuński bardziej, chodzi o malowanie? Możliwe, jest to malowanie Lidla, chociaż mi się tak z Lidlem zbytnio nie kojarzy. Podoba mi się ten kolor. Nie, kurwa, będę jeszcze pierdolił o tym rowerze przez następne 3 miesiące wam, więc nie przychodźcie na początki streama, ale ja po prostu się jaram. 60 grubych klocków za ruchanie widzów na hajs. Absolutnie kęsi, nie ruchamy tu nikogo na hajs, bo wszystko jest dobrowolne, ale akurat to jest z mojej normalnej pracy. Rzeczy ze streamów i z moich hobbystycznych spraw, czyli dawania dupy w internecie, odkładam. No zobacz, ja nie mam sikora żadnego, nic. Jestem bardzo oszczędny. Pozdrawiam, to jest normalnej mojej roboty. Mojej normalnej roboty. To ci przyrzekam, bubeczku. Wariaci, serio. Pracuję w szeroko rozumianym marketingu i sprzedaży, ale to jest poważnie z normalnych ruchów. Rzeczy internetowe, na kupkę, bo przecież ja się za rok mogę skończyć i wiesz, będzie trzeba normalnie sobie spokojnie żyć, chociaż ja spokojnie dalej żyję, tylko wiadomo, no wiecie, nie będzie kontraktów reklamowych i tak dalej, tylko trzeba zawsze ze spokojem myśleć, tak? To jest po prostu taki, wiesz, no jestem rudy, kurwa, mam 32 lata, to jest mój kryzys wieku średniego. Wiesz, niektórzy kupują samochody, ruchają młode dupy, no ja nie lubię samochodów i lubię starsze, podoba mi się moja dziewczyna, no więc kupiłem sobie rower, no to jest mój kryzys wieku średniego, coś kurwa jeszcze... No wiecie, każdy, wasz stary też kupi drogą wędkę, wasz stary kupi nowy, coś co kupi takiego gadżetkowego, no. Rozumiecie mnie? Dziękuję oczywiście, ja się jaram mega. No wiecie, fajnie jest kupić sobie samochód, dom i tak dalej, ale ile w tym domu posiedzisz, kurwa? Ile, kurwa, z tym samochodzie pojeździsz? Tak to rowerek, stary, z kumplami, kurwa.
Na piwo można pojechać, naćpać się można. Nikt o tym nie będzie wiedział, bo kurwa masz okulary, jesteś spocony. Rower jest piękny. Polecam wszystkim kolarstwo. Oczywiście, jeśli jesteście z Warszawy, to to kolarstwo nie będzie tak efektywne. Największe, najlepsze kolarstwo to oczywiście Małopolska. Dobrze, już myślałem, że pomyliłem województwa, to mi się zbłaźnił. Małopolska, Kraków, górzyste tereny. Kurwa mać. Twój stary o rowerach mamy odciśnięte. Zaraz walę tą kawę i będę jeździł w GTA Loganem Cappuccino i udawał hardkorowe życie. Nie bądźcie kolarzami, bądźcie tylko kierowców kurwiali. Nie, absolutnie, absolutnie. Kierowcy, powinno być coraz mniej kierowców i więcej ludzi na rowerach, spacerujących i tak dalej. Moi ziomale nie zjeżdżają, ja czasem sobie spowolnię, zjadę sobie na chodniczek, puszczę kierowców, pomacham. Proste, że tak. A kto wie, może ze StopHama za mną ktoś jedzie i nagrywa, i mi akurat nagra, i pójdzie info w eter. Parę spacerów to jest ten pierdolony kolarz, ale jednak szanuję innych. Ale poważnie, przyrzekam, zjeżdżam często kierowcom. Ja mam też takie, z tyłu czuję, że jak jedzie za mną coś dużego, na przykład tir czy autobus, to puszczam po prostu. Bo wiem, że wkurwia, wiezie ludzi i tak dalej. Ale jak jedzie jeden chuj, w tiko kurwa, ma torbę na fitness teraz i jedzie ten, no to nie, to nawet na środek mu wyjadę kurwie jebany. Ale wiesz, jak ktoś solo na przykład jedzie tym samochodem na siłkę, no to on nie ma prawa bytu kurwa w przestrzeni w ogóle światowej. Za 2 lata mnie odpierdoli i będę kupował samochody, będę cisnął na kolarzy. Ale jestem pierdolnięty, każdy jest pierdolnięty, tylko ludzie czasem po prostu wchodzą w jakieś takie dziwne... Jest, muszę, wiesz, terapia, potrzebuje pomocy i tak dalej. Wiadomo, są pewne przypadki, że trzeba, ale facet musi pobyć sam ze sobą. Wyjaśnić sobie sam ze sobą, kurwa, coś. Pomedytować w różnej tego znaczeniu formie. Ciekawe, kiedy zacznę nowy content. No? Szczupły, fajny chłopak, kurwa, zaraz będę miał 25 lat. Jak tam leci? Jest tragedia jak zwykle. No, kurwa, 11 sierpnia. Cały czas egzystujemy na tej planecie w zakłamaniu i fałszu, no ale co, jakoś idzie. Czy biegaj ze speedem jak był w Krakowie? Nie, ale przykre, że pytasz o to, ponieważ wtedy był stream mój. A lipiec jest, o kurwa, to jeszcze 1,5 miesiąca urlopu. Kiedy wesele z kochanką? Ja nie mam kochanek, stary no. Ledwo znajduję czas dla mojej żony, przyjacielu i dla dzieci. No gdzie jeszcze kurwa kochanka, gdzie jeszcze RP? Ja nawet w RP nie mam kochanki i żony, mordko. Ja zapierdalam non stop, kurwa, żeby na starość coś mieć, mordzia. Ja biegałem ze speedem, mordko, ale to wtedy jakby małolatem, żeby kurwa matce do kredytu się i do mieszkania dorzucić, nie? Ale za speedem? To teraz za speedem się biega? Nie, w moich czasach to ze speedem się biegało. I to trzeba dobrze to ogarniać, bo to kurwa mogłeś wyłapać puchę na 3-4 lata. Fal, że mi nic nie udowodnili, kurwa, już mam 32 lata, więc przedawnienie było, no, to przedawnienie bo rok temu przydawniło mi się. O kurwa, hajsu zarobiłem, nie? Wszyscy myśleli, kurwa, że to z YouTube'a. Znaczy speed, no, ma sposób tam na siebie, może to nawet nie jest sposób, tylko taki jest, ale ja się cieszę z tego, że zareklamował zajebiście Polskę, bo wyszło na to, że Polska jest taka w chuj luźna, wyluzowana, zajebista, czysta, robi wrażenie. I o tym zawsze mówiłem. Ja szybko się wyleczyłem z amerykańskiego stół. Ja już miałem 15-16 lat, ja wiedziałem, że Polska jest zajebista. I to nie mówię tego, żeby się tu pochwalić, ale no, po prostu to widać. Po tym ja zawsze byłem takim gościem na przekór. Jak wszyscy mówili, że no ja chyba wyjadę do Ameryki się uczyć, ja mówię, tak chuj ci w dupę, frajerze jebane, ja zostaję w Polsce, będę sobie tu robił za 8 zł za godzinę. No i dzisiaj co? Dzisiaj jestem na szczycie, kurwa, a oni co? W Ameryce pewnie. Hot dogi napierdalają. Polska jest najważniejsza. Definicja słabości to szukanie poklasku, kurwa, u jakichś innych gości, a nie kreowanie siły we własnym tutaj, kurwa, ogrodzie. Rozumiesz? Definicją słabości jest to, że masz swój ogród i patrzysz na inne ogrody, żeby coś z nich zajebać albo tam pójść w nich, kurwa, żyć. A prawdziwy, dumny ogrodnik wyrwie chwasty swojego ogrodu i będzie czekał na owoce. Rozumiesz? Rozumiesz, o co chodzi? I nawet jak już, kurwa, będziesz stary i będziesz widział, że twój ogród usycha, to może twoje dzieci o nie zadba. A nie, kurwa, że idziesz do innego jebanego ogrodu. I nie mam kosiarki do ogrodu? Ja, kurwa, nawet ogrodu nie mam. To wynika z tego, że lubię też na złość robić, nie? Wszyscy mówią w lewo, to ja mówię, a chuj to, ja pojadę w prawo, może będzie szybciej. Ale film tam nie ma drogi, ja mówię, duma może kurwa jest. Czy moja schizofrenia postępuje? Kurczę, no, słabo, ale staram się troszkę odgrywać ją, żeby dawać ci właśnie kontencik, piesku mój. Napisz ktoś, czy Paris przechodzi na Kick. Nie przechodzę na Kick. Streamuję na wielu platformach. Streamuję na Twitchu, na Kiku, na YouTubie też można mnie zobaczyć na kanale BetClick. Ja mam taką nadzieję, że wszystko co największe to jest przede mną. I nie mówię o żadnym kutasie, tylko o jakichś wielkich wydarzeniach w moim życiu. Czy walenie mewki z rana to już uzależnienie, czy... To jest ogólnie przegranie życia, moim zdaniem. To jest mega przegranie życia, stary. I ogarnij się. Wiesz, zapal coś śmiesznego papierosa raz w tygodniu z kumplami. Piwa się możesz tam raz w tygodniu napić, ale najlepszą używką jest sport i przełamywanie własnych słabości. Wiaderko z rana można? Słuchajcie, no, z rana to róbcie co tam chcecie, żebyście się po prostu dobrze czuli.
Nie wiem, no nie wiem, ja z rana na przykład wstaję, kurwa, nawet się nie umyłem, ubrałem się, piję kawę i kurwa gadam do ludzi na Twitchu jebanym, gdzie połowa to są kurwa chuj wiko to kurwa nawet jest, a tych ludzi nie znam. I ty mnie pytasz, czy kurwa, czy to jest dobrze. Jak mógłbym teraz kurwa pójść coś porobić pożytecznego. No nikt nie robi tu nic normalnego na tym świecie. Każdy kurwa błądzi. Najgorszą rzeczą jest to, jak myślisz, że ktoś kurwa robi coś, że tak trzeba żyć. Myślisz sobie, ej, ta osoba, tak trzeba żyć, ja kurwa źle żyję. Nie, wszyscy ciebie odgapiamy, nikt nie wie, co naprawdę tu się robi na tej planecie. Nikt, kurwa, nie wie, o co tu chodzi, serio. I jak tak będziesz żył, to będziesz, kurwa, szczęśliwy. Rozumiesz, bo ty pewnie wchodzisz do tramwaju i myślisz, o kurwa, wszyscy gdzieś, kurwa, jadą, każdy ma plany. Tylko ja, kurwa, nie wiem, o co chodzi. A oni tak samo. Kurwa mać, wszyscy mają plany, tylko ja nie wiem, o co chodzi. I tak wszyscy, kurwa, myślą, mordko. No i jak tak będziesz miał w głowie, to będziesz miał wyjebane. Serio. To ci będą pisać na czacie, że jesteś śmieciem, rudym. Już chciałem C-worda powiedzieć, ale to nie ma żadnego znaczenia, stary. Że ktoś ci powie, że jesteś taki, chudy, gruby i tak dalej. Ważne, żebyś się dobrze z tym czuł, nie? Wiadomo, ktoś ci może powiedzieć, jebać olane kurwy i tak dalej. I dobra, to jebać olane kurwy i nie ma z tym problemu. Ale koniec końców, no, jak już mówmy, musisz dobrze czuć. A czy osoba stricte bardzo otyła będzie się cały czas dobrze czuła? No nie wiem, to jest obciążenie serca i tak dalej. Więc warto też dążyć do tego zdrowia, ale najważniejsze jest to, żebyś się dobrze czuł. I to nie ma być uczucie typu, że najebiesz komuś tak, kurwa, ale dostał w pizdę, ale jest zajebiście. To jest euforyczność. I to jest po prostu taka skrajności. A ty masz po prostu czuć balans, równowagę ze światem. Jak widzisz lecącego tego gołąbka, serdecznie. On ma ci sprawiać szczęście. Dobra, odklejka, no już kończę kawę, aż się spociłem, zobaczcie, się spociłem. A nie widać tego, ale... Jak ci dobrze czuć, jak masz zakola na pół głowy? Ja zapuściłem włosy z powrotem. I ja w mojej głowie nie mam zakoli. No ale ja mam je, no patrz, tutaj jest zakole wielkie, tu. Zobacz, tu nie rosną mi włosy, ale ja w mojej głowie mam włosy i sobie wkręcam, że jestem kurwa jakiś, wiesz, mam zajebistą amerykańską fryzurę i jestem dojebanym typem. Kiedy ostatnio paliłeś tego papierosa, na jakieś 15 minut przed tą transmisją. Jestem ujebany, muszę przyjebać drugą porcję. Ja to mówię na każdej transmisji, tylko ja to mówię od 6 lat, już na moich filmikach na YouTubie to mówiłem, jak siedziałem w sklepie i tak dalej. I wydaje mi się, że po prostu jak w coś wierzysz, będziesz o to walczył i tak dalej, to coś się stanie. I to jest takie populistyczne gadanie. I my czasem nie lubimy wierzyć w to populistyczne gadanie, nie? Lubimy być tymi realistami. Że no mogę spełniać marzenia, ale tu wiesz, tu popracuję sobie i tak dalej, dobra, zgodzę się na to. I odrzucamy te marzenia, nie? Wolimy być tymi realistami, bo to nas tworzy niby, że to, o, jesteś facetem, jesteś realistą, stąpasz twardo po ziemi. No i teraz jest ta wewnętrzna walka, żeby być tym realistą, ale jednocześnie czasem od tej ziemi się oderwać, polecieć, coś zrobić. No i chodzi o ten balans, żeby nie być tym pierdolniętym typem, który chodzi, kurwa, w takich szerokich spodniach z dreadami. Ja mam wyjebane! Nie będę pracować! Życie, kurwa, jestem wolną, kurwa! Jestem wolnym, kurwa, elektronem, kurwa! Matka, kurwa, pożyczy mi na mieszkanie! No to też jest skrajność. To też jest skrajność, nie? Musi być ten balans. Jednak żyjesz w jakimś świecie, gdzie są ustalone zasady, podatki, praca i tak dalej. Warto się do niego dostosować, ale szukać jakiegoś przebicia, jakiegoś nowego korytarza. Żeby być tym rewolucjonistą. Wiesz, są tacy goście, wiesz, dready, szerokie spodnie, dzieci kwiaty, kurwa, no 20 lat, on, kurwa, ja znam całe życie, mam wyjebane na wszystko. Też tak nie można. Wypierdalam tą z kamerą i jak zwykle, kamerka, mądre gadanie, być ambitnym, jestem opalony, fryzura, zajebisty pokój, kurwa, ja w to władowałem tyle kasy. Ja wiem, że mówię o tej kasie cały czas, ale chciałem tylko coś zobrazować, że zobaczcie, tyle w to władowałem i tak dalej i to ludzi tak nie jara. Oni wolą, kurwa, RP bez kamerki. Rozumiesz? RP z kamerką. Ja pierdolę. Kto tu zaprosił? Wypierdalaj stąd! Serio, wypierdalaj stąd, gościu! Ja wolę mieć te 1000 widzów, kurwa, swoich wariatów, niż jakiś nowy niedoje przyszedł, kurwa. Słuchaj, mulczak się odpala o 16, to tam, kurwa, sobie wypierdalaj. Spermić. Tutaj jest, kurwa, poważny stream populistyczny dla 30-letnich chłopów z kredytami, problemami. Z erekcją, kurwa, frajerze jebany. A, przepraszam, no wpuścił mi ktoś, kurwa, frajera jebanego. Ty myślisz, że to, kurwa, jest jakieś nabijanie widzów, kurwa, liczby są najważniejsze. Wypierdalaj mi stąd. Ale ja jestem bardzo osobą wrażliwą i uczuciową. I bardzo kocham swoją dziewczynę i ja bez niej bym chyba zginął, dlatego mam rodzinę tutaj i se kurwa wiesz, wjebałem się w kredyty.